Podcast o pracy w Biedronce. I kropka. Rozmowy z pracownikami o biedronkowej codzienności. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku naszego biedronkowego podcastu. Ja się nazywam Agnieszka Sokołowska i w Biedronce odpowiadam za komunikację wewnętrzną, programy dla pracowników i employer branding. Dzisiaj naszym tematem jest magazyn i kropka. Abyśmy mogli dowiedzieć się czegoś ciekawego, są z nami tutaj dwie fantastyczne przedstawicielki logistyki, Edyta Włodarczyk i Karolina Hajduk z Centrum Dystrybucyjnego w Sieradzu. Cześć dziewczyny. Cześć, bardzo nam miło, że możemy tutaj być. Cześć, dziękujemy za zaproszenie. Edyta, może zacznijmy od ciebie. Jakbyś mogła przedstawić się naszym słuchaczom, powiedz, jak długo pracujesz w Biedronce, jakie stanowisko obecnie piastujesz? W Biedronce pracuję od ponad 12 lat. Swoją karierę zaczynałam na stanowisku inspektora do spraw administracyjno-magazynowych. Następnie pracowałam na stanowisku specjalisty do spraw magazynowych, a od ponad 7 lat jestem kierownikiem magazynu. W swojej roli odpowiadam za całość funkcjonowania magazynu, za zarządzanie procesami magazynowymi, no i oczywiście za zarządzanie moim zespołem. Dziękuję ci bardzo. Karolina, a ty? Ja podobnie jak Edyta w Biedronce pracuję od 12 lat. Teraz w sierpniu miałam 12 rocznicę. Zaczynałam też tak samo jak Edyta jako inspektor do spraw administracyjno-magazynowych w logistyce. 4 lata temu przeszłam do działu personalnego, gdzie byłam najpierw regionalnym specjalistą do spraw personalnych, a teraz moja droga znowu jest tutaj w logistyce, gdzie jestem specjalistą do spraw wdrożeń i rekrutacji. Edyta, ty już tak trochę nam zajawiłaś, co robisz jako kierownik magazynu, ale mogłabyś coś więcej powiedzieć, bo już sama zajawka brzmiała tak, że ta lista jest naprawdę długa. Jakbyś mogła to trochę nam przybliżyć. Pewnie, tak z dużego obrazka, to tak jak już wspomniałam, zajmujemy się efektywnym zarządzaniem pracą magazynu i naszego zespołu tylko po to, żeby dostarczyć towar na czas do naszych sklepów. Ale oczywiście to nie tylko to. To duża część związana z pracą z danymi. Na podstawie danych wyciągamy wnioski, analizujemy te dane, też sami sporo raportujemy. Wszystko po to, żeby usprawniać pracę w naszych magazynach, żeby optymalizować koszty. No jest ta duża część tortu związana z pracą z naszym zespołem. Motywujemy, rozwijamy naszych ludzi i to chyba sprawia nam na co dzień największą frajdę. Karolina, a ty? Jak wygląda typowy dzień w twojej pracy? Praca specjalisty do spraw wdrożeń i rekrutacji jest bardzo dynamiczna i różnorodna, co oznacza tak naprawdę codziennie nowe wyzwania. Na co dzień zajmuję się rekrutacją, przeprowadzam rozmowy z kandydatami, aby znaleźć najlepiej pasujące osoby do naszej organizacji, takie, które pozostaną z nami dłużej. Po rekrutacji wdrażam nowych pracowników, tak naprawdę przeprowadzam im szkolenia teoretyczne, jak i praktyczne, po to, żeby dobrze zrozumieli, jakie będą mieli obowiązki, jakie panują procedury w naszej firmie. I wsparcie takie moje nie kończy się tak naprawdę na tym wdrożeniu, ponieważ regularnie sprawdzam postępy tych pracowników, udzielam im informacji zwrotnej, pomagam rozwiązywać różne problemy i trudności. Myślę, że dzięki temu nasi pracownicy szybciej adaptują się w nowym środowisku i czują się przede wszystkim zaopiekowani, co przekłada się oczywiście na lepszą atmosferę, efektywność, no i zaangażowanie w zespole. Słuchajcie, no dużo wiecie na temat tego, jak się pracuje w magazynie i wiecie też dużo na temat ludzi, więc wierzę w to, że potraficie mi opisać taki perfekcyjny profil magazyniera. Ja przede wszystkim chciałabym podkreślić, że mamy aż 17 centrów dystrybucyjnych w Polsce, więc oferujemy możliwość zatrudnienia praktycznie w całej Polsce, więc z tego miejsca zapraszamy tutaj wszystkich chętnych. Zapraszamy. Idealny kandydat, no to taki, który jest odpowiedzialny, który jest zaangażowany, który posiada umiejętność pracy zespołowej. W centrach dystrybucyjnych mamy bardzo dużo sekcji, które pracują na wspólny cel, na wspólny wynik. Więc ta umiejętność współpracy jest tutaj bardzo ważna. Ale to, co najważniejsze, to jest gotowość do ciężkiej pracy fizycznej, gotowość do pracy w zmiennych warunkach. Mamy magazyny chłodnicze, mamy mroźnie,
Więc ta gotowość na pewno musi się tutaj pojawić. Musi być otwarty na zmiany, bo tak jak powiedziałam, sporo optymalizujemy, wprowadzamy nowości, więc fajnie, jak nasz nowy pracownik elastycznie się dostosuje, odnajdzie się w tym świecie zmian. I to, co ważne, powiedziałam wcześniej, że odpowiadamy za punktualne dostawy do sklepów, ale odpowiadamy również za wysoką jakość serwisu. A żeby ta jakość mogła być wysoka, no to poszukujemy magazynierów, którzy będą wykonywać swoje obowiązki dokładnie i skrupulatnie. Karolina, a podczas procesu rekrutacyjnego na co ty zwracasz szczególną uwagę? Co jest dla ciebie szczególnie istotne? W dużej mierze tutaj bardzo ważna jest umiejętność komunikacji. To jest taka cecha, na którą zwracam uwagę. Ponieważ tutaj nasz pracownik musi być w stanie skutecznie komunikować się z innymi członkami zespołu oraz z kierownictwem. Ważne jest, tutaj Edyta wspomniała o pracy fizycznej, ważna jest umiejętność pracy w szybkim tempie, tak? Ponieważ czasami mamy okresy tak naprawdę wzmożonej wysyłki, na przykład przed świętami jakimiś. No i elastyczność, tak? Tutaj my pracujemy na 3 zmiany, na 6, na 14 i na 22, więc też no, wymagamy od tego naszego kandydata, żeby jednak był elastyczny, żeby mógł w takich godzinach przychodzić do pracy. No i jest też praca w weekendy, w święta, więc tutaj ta elastyczność jest naprawdę bardzo, bardzo ważna. Tak, jeśli chcemy zjeść bułeczkę w poniedziałek o 8 rano, to jakoś ona musi tam trafić do tego sklepu. Karolina, mówisz, że też wdrażasz nowe koleżanki i kolegów do pracy, do nowych obowiązków. Możesz nam powiedzieć, jak ten proces wygląda? Tak naprawdę wdrożenie nowego pracownika odbywa się ze mną przez pierwsze 2 dni i przez te pierwsze 2 dni mamy takie szkolenie wstępne, podczas którego omawiane są wszystkie podstawowe kwestie, takie jak godziny pracy, zasady bezpieczeństwa, procesy logistyczne czy obowiązki pracowników. Po tych 2 dniach nasi pracownicy przechodzą do takiego praktycznego już wdrożenia, gdzie poznają swojego opiekuna, czyli takiego bardziej doświadczonego magazyniera, który tak naprawdę wdraża ich w nową rolę. Ale tak naprawdę, tak jak wcześniej powiedziałam, to nie jest tak, że ten nowy pracownik jest ze mną tylko 2 dni, bo później również ta opieka cały czas jest. Organizujemy spotkania, podczas których omawiamy postępy nowo zatrudnionych osób. Tutaj często spotykam się właśnie z kierownikami magazynu, czyli na przykład z Edytą, gdzie tak naprawdę przeglądamy sobie wyniki naszych pracowników, udzielamy im wsparcia w razie potrzeby. Ważne jest dla nas to, żeby te osoby nowe czuły się częścią naszego zespołu i miały pewność, że zawsze mogą liczyć na nasze wsparcie, na naszą pomoc oraz na wsparcie bardziej doświadczonych koleżanek i kolegów ze swojego działu. No brzmi to fajnie, naprawdę. No ale mamy już tego pracownika, który jest naszym kolegą, okrzepł już w swojej roli i wiemy, że bardzo dobrze się sprawdza. Jaką ofertę mamy tak naprawdę rozwoju dla takiej osoby? Co możemy mu zaoferować? W jaki sposób może się rozwijać pracownik magazynu? Mamy bardzo duże możliwości rozwoju. Zresztą to jest, uważam, nasz wyróżnik na rynku pracy, jeżeli chodzi o te możliwości rozwoju. Zacznę od awansów. Pracownik ze stanowiska magazyniera ma możliwość awansu pionowego, bardzo często na jakieś stanowiska administracyjne bądź specjalistyczne, bądź awansu poziomego, w którym można zmienić po prostu sekcję, w której na co dzień pracuje. Ale też, żeby nie utożsamiać rozwoju wyłącznie z awansami, to tak naprawdę może się on rozwijać z nami na co dzień. Czy to korzystając z platformy rozwojowej Eduakcja, gdzie ma dostęp do wszelkiego rodzaju kursów i szkoleń. Czy to w takiej codziennej pracy, gdzie staramy się poszerzać im codziennie wachlarz zadań i urozmaicać tą pracę i dbać o to, żeby mogli wykonywać nowe rzeczy i żeby ta praca przynosiła im też na co dzień tak naprawdę spełnienie. Mamy mnóstwo narzędzi i możliwości do tego, żeby inicjować, pobudzać pracowników do tego, żeby sami zgłaszali swoje pomysły, swoje rozwiązania i to ich tak naprawdę wspaniale rozwija. No i chyba wszyscy wiemy, że w Biedronce tak naprawdę nieustannie weryfikujemy te potencjały naszych pracowników i rozwijamy i to jest, tak jak powiedziałam, nasza ogromna przewaga i siła. Zresztą, no,
jesteśmy same przykładem tego, że można awansować, że można awansować bardzo szybko. Ja jako inspektor pracowałam tak naprawdę tylko kilka miesięcy i udało się awansować. Więc to nie jest tak, że opowiadamy tutaj bajki i chcemy kogoś zachęcić, tylko rzeczywiście same jesteśmy przykładem, że ten rozwój jest możliwy. Wielkie gratulacje dla was obu. Ale Edyta, bo obie znacie bardzo dobrze rynek pracy w logistyce. Gdybyście miały tak w krótkich słowach powiedzieć, co wyróżnia Biedronkę jako pracodawcę? To będę konsekwentna w tym, co powiedziałam wcześniej, że jest to bardzo że mamy bardzo dużo możliwości rozwoju. Na pewno stabilność zatrudnienia i to bardzo często nasi pracownicy podkreślają podczas rozmów z nami, ale także wszelkiego rodzaju bogaty wachlarz benefitów. No i pewnie to, nad czym codziennie pracujemy, czyli ta przyjazna i mocno wspierająca atmosfera. Gdybym ja miała powiedzieć, dlaczego związałam się z Biedronką i co jest dla mnie najważniejsze, no to jednak te możliwości i ten wachlarz rozwoju. Ja trafiałam na swojej ścieżce na wspaniałych szefów, którzy zawsze mnie wspierali i wspierają, bo nadal z takim pracuję. I to też daje takiego wiatru w żagle i pcha do tego, żeby jednak dalej pracować tutaj, gdzie jesteśmy. To prawda, dobry przełożony to złoto. A jak jesteśmy przy złocie, to porozmawiamy jeszcze chwilę o innych benefitach. Jak ktoś nowy dołącza do magazynu w Biedronce, to na co może liczyć? Mamy naprawdę szeroki wachlarz tych różnych benefitów. To, co ja ze swojej perspektywy widzę, co bardzo się podoba nowym pracownikom, to to, że mają dostęp do dwudaniowego posiłku regeneracyjnego w trakcie zmiany, bo mało która firma tak naprawdę oferuje pracownikom coś takiego. Mogą także skorzystać z porady fizjoterapeuty, który ma swój gabinet na terenie centrum, więc mogą tak naprawdę iść do niego na jakiś masaż, na jakąś poradę. Tak naprawdę mogą też z nim poćwiczyć, także to też pracownicy bardzo sobie cenią. Każdy z naszych pracowników oczywiście może skorzystać także z dofinansowania do karty Multisport, dostępu do platformy wellbeingowej. Oferujemy także 3 razy w roku, a w tym roku już nawet 4, e-kody, które nam firma daje do wykorzystania w sklepach Hebe bądź w sklepach Biedronka. Dużo jest tak naprawdę takich benefitów, które są dla naszych dzieciaków, tak? Bo oprócz tego, że my mamy paczki na święta Bożego Narodzenia, to otrzymują również je nasze dzieci. Nasze dzieciaki mają także wyprawkę dla pierwszoklasistów, wyprawki dla noworodka. Pomagamy również tym pracownikom, którzy są w jakiejś ciężkiej sytuacji finansowej na przykład, czy mają potrzeby skorzystania z jakiejś porady lekarza, więc tutaj też pomagamy, wspieramy jakby finansowo. W niektórych lokalizacjach, w niektórych centrach dystrybucyjnych mamy też możliwość skorzystania z bezpłatnego dojazdu do pracy i z pracy. Karolina, a jakie rady miałabyś dla kandydatów, którzy chcieliby się w jakiś sposób przygotować do pracy w Biedronce? Myślę, że przede wszystkim musi być to osoba, która, to już padło wcześniej, jest gotowa do pracy fizycznej, bo jednak jest to rzeczywiście ciężka praca. Elastyczność, o której wspomniałam, dlatego że tutaj no, praca wiąże się z różnymi godzinami pracy. Co jest też oczywiście atutem, bo pracownicy pracujący w systemie zmianowym mogą dopasować tak naprawdę grafik pod swoje prywatne zobowiązania, tak? Ważne jest również to, aby kandydaci byli otwarci na naukę, na adaptację nowych warunków. Moją dobrą radą jest również to, żeby kandydat dokładnie zapoznał się z tym, co jest w treści ogłoszenia, bo czasami spotykam się z tym, że dzwoniąc do kandydata i przeprowadzając już taką krótki wstępny wywiad telefoniczny, kandydat nie doczytał ogłoszenia, nie wie, że praca jest zmianowa, no i wtedy już w trakcie takiej rozmowy telefonicznej rezygnuje, tak? Także myślę, że tutaj też warto byłoby to ogłoszenie zawsze dobrze przeczytać. No myślę, że zachęciłyście tutaj naszych słuchaczy do podjęcia pracy w Biedronce, w magazynie. A gdzie osoby, które się mogły zainteresować takimi ofertami, powinny ich szukać?
Tak naprawdę na naszej stronie internetowej www.pracawbiedronce.pl, to jest taka nasza podstawowa strona, na której umieszczamy ogłoszenia. Działamy także i nasze ogłoszenia są również na naszych, w naszych social mediach, czyli mówię tutaj o Instagramie Biedronka to my i Facebook Praca w Biedronce. Regularnie publikujemy tam różne ogłoszenia i informacje, także serdecznie tutaj zachęcamy do śledzenia. Dodatkowo organizujemy również różne dni otwarte, uczestniczymy w targach pracy, gdzie można bezpośrednio już tak naprawdę z nami się spotkać, porozmawiać i dowiedzieć się więcej o pracy. Słuchajcie, zmierzamy ku końcowi i tak już podsumowując, chciałam zapytać każdą z was, jakbyście w trzech dosłownie słowach podsumowały pracę w magazynie Biedronki. W trzech słowach to jest zawsze trudno. Ale na pewno jest procesowa i tą łańcuchowość, tą sieć powiązań i zależności na pewno w logistyce bardzo mocno widać. Jest dynamiczna i różnorodna. Trzy słowa. Oczywiście, że jest to ciężko tak wybrać, ale gdybym miała w trzech słowach powiedzieć, to jest to dobra atmosfera, stabilność i rozwój. Super. Bardzo wam dziękuję. Myślę, że dla wielu osób to było ważne i ciekawe, co powiedziałyście podczas naszej dzisiejszej rozmowy. Także bardzo, bardzo dziękuję wam i dziękuję wszystkim naszym słuchaczom. Dziękujemy. Dziękujemy za rozmowę.